Kochani, zaczynamy dzień pierwszy naszego biegowego comeback wielkiego. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zaraz, gdzie ja tu jestem? Tu jestem. Trzymajcie, moi drodzy, kciuki. No, widać lustro? Widać. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Budki nasze odpowiednie są biegowe. Strój biegowy też jest. Ja nie cierpię tych takich obcisłych spodni, dlatego mam założone, jak widzicie, spodenki moje rowerowe, które wyglądają w taki oto sposób. Nic mnie niestety nie odchudzają. Tak wyglądam z profilu. Trzeba troszeczkę popracować nad sobą. Chociaż jak mówię, ja i tak trochę w ostatnim czasie schudłam w porównaniu z tym, jak pracowałam w korpo, to ważyłam no, o wiele więcej. Teraz ważę ogólnie rzecz biorąc prawidłowo, natomiast chciałabym jeszcze troszeczkę schudnąć. Zobaczymy, czy mi się to uda, natomiast bez żadnego jakiegoś takiego mega przymuszenia i mega spiny, bo uważam, że jak jest spina, to po prostu niestety nie wychodzi. Jeszcze taki zapis, w zasadzie, że korzystam z aplikacji Endomondo. Mam również specjalny zegarek biegowy, ale nie jest naładowany, więc dzisiaj biegniemy z Endomondo. Zobaczymy, jakie to będą wypociny. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, bo tak jak mówię, długo nie biegałam. Jak dobiegniemy do samochodu z naszego biegowego, z naszej biegowej przechadzki, no to zobaczymy w ogóle, ile przebiegliśmy i jaki był rezultat końcowy. Dobra. Kochani, tutaj rezultat mój biegowy, czyli dystans 4,45, średnia prędkość 8,36. Także mamy trochę spadku, jak widać. A ten spadek pewnie jest powodowany tym, że nie biegałam przez 2 lata. I co? I po prostu kondycja mi spadła najzwyczajniej. W zasadzie dłużej nie biegałam, chyba ze 3 lata. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tyle. Także lekki spadek biegowy mamy. Tak jak mówię, 3 lata nie biegałam dokładnie. Także chyba nie jest aż tak najgorzej. Coś tam przebiegłam. Grunt, żeby było tylko lepiej. Zjemy sobie teraz naleśnika. Co prawda naleśnik powinien być 4. posiłkiem, ale ja nie będę go w stanie zjeść, bo po prostu zaraz wychodzę do biura, nie będę go w stanie sobie odgrzać. W związku z tym odgrzewamy go sobie teraz w mikrofali. Kochani, jakiś czas temu mówiłam Wam o różnych komiksach, które mnie jakoś zaintrygowały i dzisiaj chcę Wam zrobić takie krótkie podsumowanie, ponieważ no, trochę mi brakuje materiału, żeby ten vlog był jakiś ciekawszy, to właśnie zrobimy sobie takie podsumowanie. Na pierwszy rzut idzie Fight Club, czyli komiks, który w ostatnim czasie zaczęłam sobie troszeczkę czytać. Generalnie bardzo mi się podoba ten komiks. Uważam, że jest całkiem fajny. Ładne są w nim rysunki i cała również historia bardzo do mnie dociera. Drugim komiksem, który jakiś czas temu udało mi się zdobyć, jest to Ekspedycja. I powiem Wam ogólnie, że czytam dużo książek, natomiast komiksów czytałam mniej, głównie ze względu na gabaryty, natomiast powiem Wam, że komiksy się tak fajnie czyta, odkryłam to właśnie przy Fight Club, że tak naprawdę myślę, że teraz przerzucę się ogólnie rzecz biorąc na komiksy i kolejnym moim komiksem, który mam zamiar właśnie sobie przeczytać od deski do deski, jest Ekspedycja. Część osób na pewno kojarzy Ekspedycję, bo jest to legendarna opowieść komiksowa, która została właśnie zawarta w jednym takim wielkim albumie, także myślę, że tutaj spokojnie
można sobie w weekend właśnie poczytać od deski do deski. Jest to bardzo ładne wydanie, natomiast na pewno nie nadaje się do zabrania, powiedzmy, gdzieś do tramwaju, jak się jedzie, to jak książkę możemy czytać. Po prostu jest ciężkie i nawet do mojego plecaka, w którym noszę laptopa, by się nie zmieścił, ponieważ mam laptopa takich samych gabarytów właśnie, jeśli chodzi o szerokość jak ekspedycja, a mój laptop jest ciut lżejszy. Później na kolejny ogień w mojej, że tak powiem, bibliotece komiksowej pójdzie Batman Mroczny Rycerz kontratakuje. Generalnie jest to komiks, który dotarł do mnie już jakiś czas temu i też w zasadzie wszystkie teraz komiksy są bardzo ładnie wydane. Część osób może się zastanawiać, ojejku, jak to jest możliwe, że dorośli ludzie czytają komiksy, przecież komiksy są w zasadzie no, albo dla nastolatków, albo dla dzieci. Otóż ja uważam, że komiksy mają taką samą wartość właśnie jak książki, co więcej czasami o wiele ładniej się prezentują i przede wszystkim sama cena komiksów to nie jest to wydatek porównywalny do książki, bo komiksy zazwyczaj te właśnie ładniej wydane kosztują około 100 zł, także można sobie maksymalnie raz w miesiącu pozwolić właśnie na zakup czegoś takiego. Akurat ten Fight Club był dużo tańszy, udało mi się go wyhaczyć dużo taniej. No i już na sam koniec jest to taki kanon komiksowy, o którym Wam już kiedyś mówiłam, czyli Umowa z Bogiem, trylogia od Willa Eisnera. Jest to dosyć specyficzny komiks, on tutaj nie ma żadnych rysunków kolorowych, tylko rysunki czarno-białe. I w związku z tym tak naprawdę nie przypadnie on do gustu każdej osobie. Ja lubię ogólnie rzecz biorąc komiksy, lubię różne komiksy i właśnie w ostatnim czasie jeszcze poluję na jeden komiks, na Persepolis. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć kreskówkę. Jeśli nie, to Wam gorąco polecam, bo naprawdę jest to piękna opowieść. Ukazały się dwa tomy tego komiksu, bo najpierw był komiks, później to zostało przeniesione właśnie na kreskówkę. I naprawdę poluję właśnie na ten komiks. Jak tylko uda mi się go gdzieś znaleźć w miarę przystępnej cenie, to na pewno go sobie również do kolekcji zakupię, bo uważam, że właśnie książki, komiksy to wszystko są rzeczy, które warto sobie zbierać, kolekcjonować dla potomnych, bo wychodzę z założenia, że właśnie słowo pisane ma największą wartość. Wszystko przemija, natomiast to zostanie. I w zasadzie w dobie e-booków trochę się odchodzi już od tych książek papierowych, natomiast mnie w dalszym ciągu właśnie książka papierowa sprawia najbardziej dużo po prostu przyjemności i lubię właśnie czasami sobie kupić jakąś książkę czy komiks, bo po prostu jest to zazwyczaj bardzo ładnie wydane, ładnie to wygląda wizualnie. Natomiast e-booki no, trochę są bardziej praktyczne, bo w jednym czytniku możemy mieć dużo książek, które mają na przykład po 600 stron, a tak naprawdę sam e-book niewiele waży. To chciałam Wam zrobić po prostu takie podsumowanie komiksowe. Skończę czytać Fight Club, zabieram się za ekspedycję, a później za Batmana.